Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy filmik na temat tego, jak powinno się kupić taki motocykl crossowy, żeby nie wpaść w gruza albo po prostu w gówno. Także zobaczycie, opowiem wam co i jak, co powinniśmy posprawdzać. Także oglądajcie. Bierzemy się na jazdę testową. Powiedzmy, że jedziemy kupić Yamaha YZ125. Jedziemy od punktu A do punktu B. I umawiamy się z gościem na oględziny. Mówimy mu od razu przez telefon, żeby nie ruszał motocykla, żeby go nie odpalał przed naszym przyjazdem, żeby po prostu silnik był zimny, dlatego że może być tak, że wiecie, że na zimnym będzie palił, że na zimnym właśnie nie będzie palił, a na ciepłym będzie palił. No i żeby ktoś taki nie oszukiwał, że sobie go gdzieś tam odpali, powiedzmy napycha, czy jakimś swoim sposobem. Nie, po prostu ma być silnik zimny i tyle. Tak samo, jeżeli gość mówi, że żeby zadzwonić przed, powiedzmy, jak będziecie już blisko niego albo coś, to dawajcie znać zazwyczaj tak, powiedzmy, 2-3 minuty przed tym, zanim będziecie, żeby on tam nie grzebał, żeby nie odpalał ani nic, no nie? To jest mega ważne, żeby przyjechać i żeby silnik był zimny. Najlepiej jakby w tym dniu, w którym przyjeżdżacie, w ogóle nie był palony. To przychodzimy, ok, powiedzmy, stoi już nasz wymarzony sprzęt i pierwsze co, zanim weźmiemy się za oglądanie czegokolwiek, to na samym początku warto sprawdzić, czy po prostu ten silnik faktycznie jest zimny, czy gość go nie odpalał. Bo wiecie, to już może być jakaś oznaka, że no może próbuje nas oszukać. Patrzymy, czy po prostu nie jest zimny. Ok, silnik nie jest zimny, przechodzimy do sprawdzenia ogólnego. W sumie to tak naprawdę jak chcecie, w obojętnie jakiej kolejności to będziecie robić. Ja to pokazuję tak jak pierwsze, co mi przychodzi na myśl. I lecę po kolei, no nie? Więc tak, generalnie ja bym zaczął w sumie od sprawdzania luzów jakichś na kołach. Jeżeli chodzi o koła, no to najlepiej na podnośniku po prostu i sprawdzamy, czy są jakieś luzy. Sztywniutko tutaj sobie trzymamy, sprawdzamy. Luzów z przodu nie ma na kole. Tutaj z przodu robimy dokładnie to samo. Najlepiej też na podnośniku przytrzymać sobie i sprawdzamy. Luzów nie ma. Następna rzecz, Yamaha jest akurat wyposażona w kiwak, ale z tymi kiwakami to jest tak, że zawsze będzie jakiś luz. Nawet jak zrobimy na nowo, na świeżo, nowe łożyska, wszystko, pojeździmy chwilę i znowu jest luz. Także luzem na kiwaku, wiadomo, nie może być on jakiś duży, ale też na podnośnik i sprawdzamy sobie góra-dół. No u mnie delikatny luz jest, nie wiem czy to słyszycie, ale taki jest moim zdaniem dopuszczalny. Ja w sumie jeszcze się nie spotkałem, żeby motocykl był na kiwaku i luzów nie miał. Chyba od razu po wymianie jedynie. Także, ale to sobie sprawdzamy, nie? Bo to wiadomo, że jak będzie rozwalony, to będzie walił góra-dół. Co następne w sumie? Takie rzeczy eksploatacyjne też możemy posprawdzać, żeby mniej więcej wiedzieć, na jakie koszty mamy się szykować po kupnie. Dlatego, że na takich rzeczach też możemy często utargować cenę, no nie? Bo na przykład zobacz, no u mnie już klocki były wymienione, bo tamte były starte. Ja akurat te klocki nowe dostałem od poprzedniego właściciela, żeby sobie założyć. Tak więc u mnie są świeże. No ale sobie sprawdzamy, no nie? Okładzina, sprawdzamy sobie grubość tarczy. Bierzemy i przejeżdżamy sobie palcem po tarczy. Sprawdzamy, czy nie ma rowków. Jeżeli jakieś większe ślady są, rowki, no to tarcza tak naprawdę nie wiadomo ile nam posłuży, trzeba by było to zmierzyć, nie wiem ile tam w serwisówce jest. W każdym bądź razie no to sobie też tak można na oko jeszcze ocenić, przejechać palcem, zobaczyć czy nie ma rowków, zobaczyć na grubość tarczy, na okładziny, to jesteśmy w stanie wizualnie ocenić w jakim stanie jest. Następna kwestia z przodu, robimy dokładnie to samo, sprawdzamy sobie, ja tutaj mam akurat cieńszą tarczę, bo tutaj jest też tarcza na... kurczę, jak to się nazywa? Tarcza pływająca, o! Tarcza pływająca, ona ma mieć tutaj luz. Sprawdzamy, czy nie ma go za dużo, chociaż półpływająca ma chyba mniejsze luzy. Ja mam akurat pływającą, więc te luzy tutaj są. Zresztą tutaj w bandicie, zobaczcie, w bandicie też są tarcze pływające. I tak samo jest luz. Także to sobie sprawdzamy. Generalnie luzy jeszcze sprawdzamy sobie. Tutaj na wahaczu warto sobie też sprawdzić, zobaczyć, poruszać. Jeżeli chodzi o główkę ramy, dokładnie ta sama sytuacja, tylko że tutaj to już motocykl najlepiej chyba w sumie, chociaż jak stoi w powietrzu też można sprawdzić, bo tak nie mam jak teraz, ale chodzi o to, że po prostu bierzemy sobie kierownicę. Najlepiej to w sumie sobie zdjąć go z podnośnika w sumie,
I powiedzmy wcisnąć przedni hamulec, poruszać przód, tył, góra z hamulcem i zobaczyć, bo na pewno jakieś luzy wtedy wyczujemy, a tak to nie wiem. Także takie rzeczy warto posprawdzać. Na pewno na takich rzeczach eksploatacyjnych jesteśmy w stanie wytargować jakąś scenę, no nie? Sprawdzamy sobie też naciąg łańcucha, patrzymy, ile tutaj śruba jest wysunięta, ile mamy jeszcze miejsca. Łańcuch jest naciągnięty, napięty, jak wygląda. Zęby tak samo, czy nie są pokrzywione, bo to są rzeczy eksploatacyjne, one się zużywają, więc nawet jeżeli będzie ten napęd zużyty i będzie trzeba go zmienić zaraz po tym, jak go kupicie, no to wiecie, na takich rzeczach można po prostu utargować cenę. Oponki to wizualnie też oceniamy, w jakim stanie są. To są rzeczy eksploatacyjne, więc tutaj nie ma jakby... Trzeba patrzeć technicznie, że wszystko jest z silnikiem ok, że w miarę wygląda. Takie rzeczy jak opony, klocki, napęd, to są rzeczy eksploatacyjne, one się zużywają. Tak więc ma prawo być to zużyte, ale to jest fajna sprawa, lepiej mieć zużyte, kupić sobie nowe i jeździć i orać. Jeżeli tylko wam ten poprzedni właściciel spuści trochę ceny, no nie? Bo to jest też kwestia, myślę taka, że jeżeli właściciel... No jeżeli po prostu gość, od którego kupujecie, jest w porządku i wam spuści na ten napęd, to już lepiej, żeby wam tam spuścił nawet, powiedzmy, ileś... no idzie po prostu na tym ubić kasę, nie? I tyle. I zawsze to tam macie trochę taniej, a założycie nowe i pojeździcie trochę dłużej, nie? Gripy to są tak samo rzeczy, które się zużywają. Sprawdzamy sobie w sumie też tarcze, czy po prostu nie są jakieś przeoliwione albo coś, czy nie po co. Jeżeli chodzi o zawias z przodu, to samo robimy. Bierzemy sobie i u mnie akurat chyba będziemy robić z tym zawieszeniem, bo ono lekko poci, ale nie wiem. Wydaje mi się, że będzie trzeba zrobić. W każdym bądź razie bierzemy sobie, sprawdzamy. Gość mógł wytrzeć wcześniej szmatką, dlatego, żeby to ukryć. Dlatego bierzemy, ruszamy tym zawieszeniem, czepiemy po prostu i sprawdzamy jeszcze raz, czy nie ma tutaj po prostu oleju, czy nie ciekną lagi i tak dalej. Z tyłem dokładnie ta sama sytuacja. Sprawdzamy sobie, czy jest suchutko. Czepiemy parę razy. Sprawdzamy jeszcze raz. W moim przypadku akurat jest sucho. Ciągnąć siedzenie. Zobaczyć, jak wygląda filtr. Czy był wyczyszczony i tak dalej. Warto odkręcić korek od chłodnicy. Zerknąć, czy jest normalnie płyn. Czy nie jest on zabrudzony, albo nie jest z olejem. Bo wiecie, czasami może być tak, że padnie simmering pompy wody i po prostu dostaje nam się tutaj olej. No i w sumie z chłodnicy płyn do silnika. Dlatego warto też odkręcić, sprawdzić. Przezerny zawsze ubezpieczony. Tak naprawdę z takich rzeczy to chyba tyle. Mi się wydaje, mam nadzieję, że niczym nie zapomniałem. Aha, sprawdzamy sobie jeszcze w sumie dyfuzor. Jeżeli jest taka możliwość, najlepiej zanim się przyjedzie, dogadać się, żeby ten dyfuzor ściągnąć. Bo tak naprawdę odkręcacie tą śrubę, ściągacie sprężynki, wyciągacie i sprawdzacie tak naprawdę od strony wydechu, jak ten tłok wygląda, jak ta gładź z tyłu tam wygląda. Możecie od razu poznać, czy się motocykl nie przyciera, albo generalnie. No wiadomo, że nie poznacie, jaka jest selekcja w środku, natomiast zobaczycie, w jakim to stanie jest, bo jeżeli się przyciera, no to widzicie, to już od was zależy, czy kupujecie i sprzęt robicie, czy po prostu zostawiacie. W każdym bądź razie warto sobie ten dyfuzor odkręcić i to myślę najbardziej warto z tych wszystkich rzeczy w sumie, bo tu jednak jak koszty wypadną w silniku, to trochę was to skasuje, dlatego warto sobie to odkręcić. Poza tym to chyba tyle z takich rzeczy, bym powiedział. Sobie do odpalenia, powiedzmy cyk, odpalamy sobie i generalnie zostawiamy, żeby sobie pochodził. Generalnie dwusuwek jest zimny, to chwilę trzeba poczekać, żeby się chwilę rozgrzał, pochodził chwilę. Także zostawiamy go, żeby chodził, patrzymy, jak tam chodzi na tych obrotach, czy wszystko jest ok. No i powiedzmy, pochodził sobie już z minutę. Bierzemy, dodajemy trochę gazu w miejscu, sprawdzamy, czy się nigdzie nic nie przycina, czy wszystko chodzi tak, jak trzeba, płynnie. No i co? I potem w sumie siadamy tak naprawdę, sprawdzamy sprzęgło, czyli wciskamy sobie powiedzmy jedynkę już, próbujemy ruszać delikatnie tym sprzęgłem, patrzymy, czy sprzęgło nie ciągnie, czy wszystko jest ok. No i co? No i potem najlepiej jakby była jakaś uliczka, czy gdzieś po prostu łąka, gdzie jesteście w stanie wrzucić szósty bieg, po prostu wszystkie biegi, żeby sprawdzić, czy wszystkie biegi na pewno chodzą i czy wszystko jest w porządku, nic nie przeskakuje.
wkręcić ten motocykl trochę na rezonans, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. No i tak naprawdę to jest tyle. Jeżeli posprawdzacie wszystko dokładnie, tak jak wam powiedziałem w tym filmie, to tak naprawdę kupicie motocykl, który wam długo posłuży. Natomiast nigdy nie wiecie, jaka jest selekcja. Z tym jest zawsze największy problem, bo to byście musieli się dogadywać i zdejmować cylinder, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda i tak dalej. Natomiast jeżeli traficie na gościa, który wam szczerze powie, jaka jest selekcja i tak dalej, że na przykład mamy selekcję taką czy taką i wam to odpowiada, to myślę, że plus do tego to, co ja powiedziałem w filmie i po prostu kupicie dobry motocykl albo taki, z którego będziecie zadowoleni. Zawsze coś utargujecie na tych rzeczach, co są do zrobienia, bo nigdy nie ma tak, że kupicie używany sprzęt i on się nadaje do jazdy, można jeździć, 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 jeździć. Ja już wsadziłem 7 stówek w sumie w tą YZ-kę, czego nie żałuję, bo wiem teraz przynajmniej, jak to będzie jeździć, wiem, że wszystko jest porobione tak, jak trzeba. Znaczy generalnie jeszcze nie wszystko, bo jeszcze gripy trzeba zmienić, tam okleinę, to takie wizualne rzeczy, nie? Ale trochę włożyłem w tą YZ-tę i pieniędzy, i trochę serca, także u mnie to tak wyglądało. Ja za swoją YZ-kę w sumie dałem 8000, jest to 2008 rocznik, z tym, że no trochę do niej dołożyłem i dokładam. No i jestem jak na razie zadowolony w sumie. Nie wiem tylko, co z tym przednim zawieszeniem, zobaczymy, jak to będzie, bo no troszkę poci, ale nie wiem, czy to w granicach normy, czy nie. Podobno uszczelniacze były wymieniane z olejem, tak twierdził poprzedni właściciel, ale pewności nie mam. Rachunku do tego też nie dostałem, więc nie wiem, bo na przykład rachunek do tego, że silnik jest po remoncie i tak dalej, już dostałem na kwotę prawie 4000, jak nie trochę lepiej, bo tam w sumie wszystko było robione. No i generalnie wszystko. Warto się zapytać też, na jakich olejach jeździ, czy nie lał nie wiadomo czego, na przykład Mixola albo coś, bo tacy ludzie też się zdarzają. No i tak naprawdę tyle, nie? Warto zapytać, jaki olej do silnika, jaki olej do paliwa. No i tyle. I w sumie jak się posłuchacie i sprawdzicie te wszystkie rzeczy, to myślę, że nie traficie na jakieś gówno. Ja nie trafiłem, nie żałuję. Wiadomo, trochę podokładałem do tego, ale to byłem z tym przygotowany i wiedziałem o tym, bo się już dogadywałem z poprzednim właścicielem, także spoko, nie? Szedłem jeszcze raz w sumie wam dopowiedzieć. Jeżeli byście chcieli filmik, czym się różni Nikasil od Tulei i tak dalej, to mi po prostu napiszcie w komentarzach, że chcecie taki film. To ja się jeszcze dodatkowo doinformuję, żeby wiedzieć wszystko na 100% i żeby sobie potwierdzić te informacje, które ja mam. No i wam w filmie opowiem, o co chodzi mi i czym to się różni Tuleia, Nikasil, na czym lepiej kupić motocykl, żeby był, to mi piszcie i dam wam znać, nie? Znaczy no nagram wam po prostu film, a tymczasem w tym filmie byłoby to wszystko, także ja się z wami żegnam, na razie, siemano, cześć.